Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i jak widzicie, gramy sobie ponownie w Gwiezdne Wojny. Ja jestem już tutaj w okolicach tych zniszczonych ruin, do których mamy się udać, tak więc niewielki dystans nas od tego miejsca już dzieli. Tak więc dawajcie łapki w górę, jeśli wam się seria podoba, a ja tymczasem udaję się przez te wrota. No i właśnie w tym miejscu był wcześniej wędrowiec. Po starcu nie ma śladu. Może dopadli go bracia nocy? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale właśnie tą okolicę kojarzyłem. A! Jeśli chodzi o braci, bo tutaj... To jakby nie patrzeć o wilku mowa. Ale sobie ich tutaj... Łatwo pokonamy. No i co? Nie będą nam przeszkadzać, lecimy dalej. Czy jeszcze jakieś tutaj niespodzianki nas spotkają? Nie, grobowiec. Wow. Czyli co? Nie ma już odwrotu? No to ładnie. Sprawdźmy jeszcze okolice, no ale nie podoba mi się to, że nam tutaj zamknęli to. O, proszę bardzo. Bidi coś znalazł. Przyjacielu, dotarliśmy do grobowca Kudżeta w poszukiwaniu Astrium. Grobowiec Kudżeta. Czyli dotarliśmy tam, gdzie mieliśmy, ale jeszcze sobie tą okolicę, wiecie co, sprawdzimy. No właśnie, patrzcie. Mamy tu skrzynię. Wiedziałem, że tam skoczysz. Co to, Bidi? O, nowe malowanie do modliszki. Nasz pilot będzie zdecydowanie zadowolony. Miejmy nadzieję. I wiecie co? Ja już tutaj zauważyłem, przechodząc przed momentem, że mamy, zobaczcie, ten charakterystyczny kolor, który zawsze świadczył o tym, że gdy byliśmy obok niego, mieliśmy szkolenie. Doskonale go kojarzycie. Więc sprawdźmy, co za tymi wrotami się kryje. Cokolwiek to było, przepadło. Czyli co, którędy teraz mam? Tam zamknięte. O, proszę bardzo. Tego tutaj chyba wcześniej nie było. Czy mi się wydaje? Nie, nie było na bank, czekajcie. Zobaczcie to, jakie przejście mamy. Nie mam pytań. No to mi zrobili niespodziankę, ale jak widzicie, ten kolor zawsze świadczy o tym, że przechodzimy do lat młodzieńczych. Kala. Hej, Kal. To ci się wążek później? Tak, pewnie. To git. Idziesz na szkolenie? Zawsze. Dobra, widzimy się później. Cześć. Ale jak widzicie, teraz nie zaczynamy od sali treningowej, tylko mamy troszeczkę tutaj swobody, nie? W końcu. Chcę już opuścić tę dziurę. Opuszczamy brakę? Możliwe. Tylko go nie nakręcaj plotkami z drugiej ręki. Spokojnie. Uwierzę, jak usłyszę to od mistrza Topola. A skoro mowa o mistrzu... No tak, muszę iść. Że fajnie, że możemy sobie tutaj pochodzić, pogadać. Śpieszysz się? Mistrz wezwał mnie na szkolenie. Dasz radę, młody. Kurde, fajnie, że też mamy wsparcie z ich strony, nie? No ale, jak widzicie, przed nami sala treningowa. Mistrzu Topol? Podawanie, pora na szkolenie. Tak, mistrzu? Dotrzyj do nas i nie każ mi czekać.
Aha, czyli mamy dwa wejścia z prawej i lewej strony i chyba teraz będzie trzeba połączyć wszystkie siły i umiejętności, które mamy. Świetnie. Dobra, teraz trzeba uważać, bo jak spadniemy, to zaczynamy wszystko od nowa. A tego to ja bym nie chciał. Ale się kurde chwyciłem w ostatniej chwili. Prawie spadłem. Może ja lepiej nic nie mówię, bo jeszcze coś wykrakam. Poczekajmy, aż te platformy się rozłożą, bo wydaje mi się, że też za szybko troszeczkę tutaj wskoczyłem na to. Wow! Podstępny dowódco! Kupcie! Gdybyś był skoncentrowany, przewidziałbyś to utrudnienie. Wiecie co, chyba to muszę odbić. Tak lepiej. O właśnie. Bo jeśli trzymam blokadę, to on nie obrywa. A tutaj w międzyczasie, jak widzicie, nam się odblokowało coś. Dobra. Z tamtym koleżkom nie ma chyba sensu walczyć. Droga wiedzie tutaj. Znowu, kurde, w ostatniej chwili się chwyciłem. Ale to może stres. Zawsze jak były sprawdziane, to się stresowałem. A to taki właśnie sprawdzian naszych umiejętności. Zaczniemy od szkolenia fizycznego. Ale najpierw rozkazy. Draka bezpieczna. Wkrótce ruszamy do Maegito. Tak. Musisz... wykonać rozkaz. Wow, rozkaz 66! Nie tak. Nie, nie! Co się dzieje? Dlaczego dowódca chciał... Padawanie, dzieje się coś strasznego. Klony nas zdradziły. Nie potrafię ci odpowiedzieć. Jeszcze nie. Musimy uciec z tego statku. Szybko! Idź do kapsuł ratunkowych. Korytarzem technicznym. Ćwiczyliśmy to. Pamiętasz? Tak, mistrzu. A co z tobą? Stworzę dywersję i dołączę do ciebie. Jeśli nie będzie mnie, gdy dotrzesz do celu, odleć sam. Znajdę cię na bracie. Zrozumiałeś mnie? Tak, mistrzu. Nadchodzą. Zamknę grodzie, ale jeśli wejdą ci w drogę, nie wahaj się. Idź. I niech moc będzie z tobą. Idź! Idź! Do tej pory nie było chyba wzmianki o tym, co się stało z naszym mistrzem. Więc skoro to był rozkaz 66, to wydaje mi się, że niestety on zginął. Topol się przemieszcza! Potrzebujemy wsparcia! Dziwne uczucie mi teraz towarzyszy. Będę musiał to przeciągnąć. Mając gdzieś tam to w podświadomości. To wszystko bez sensu. Co się dzieje? Widzimy tego Jedi? Ani śladu po tym małym. Szukać wszędzie. Nie mógł uciec daleko. Ventylacja znowu nie działa. Zaraz, co to za hałas? Zostać w pomieszczeniu. Sprawdzę to. Mamy straty. Topol zabił kilka drużyn. Strzelać, żeby zabić. Przyjąłem. Jak widzicie, cały czas... Nie rozumiem. Walczy z nimi, nie? Co to było? Ktoś jest w korytarzach. Jestem chyba przy podwodzie. I wtedy jeszcze tylko kawałek. No powiem wam, że mam ciary, naprawdę. O, jest lina. Szczerze wiemy, dlaczego mieliśmy ten trening. Teraz, jak widzicie, sporo musimy zrobić. Wykazać się w końcu prawdziwa życiowa próba naszych umiejętności. Dam radę. Nie mogę się zatrzymywać. Bierzcie go! Kolejnych dwóch. O, fuck! Uszy mocy! Nie wierzę, młody! Podawanie! Miecz świetlny! Wybacz, mistrzu! Wspinaj się dalej, spotkamy się na górze. Kurde.
miecz, który dostaliśmy od naszego mistrza, więc teraz jesteśmy praktycznie bez niczego, nie możemy nic zrobić na dobrą sprawę. Dobra, chyba tędy. Ale straszna lipa niestety, nie wiem czy my bez tego miecza sobie tutaj poradzimy. No mamy w końcu jeszcze moce, nie? W więzieniu też były same moce, nic więcej nie mogliśmy robić, a sobie jakoś poradziliśmy. Ale wiadomo, z mieczem zdecydowanie ta gra i samo przetrwanie jest łatwiejsze. Kurde, zobaczcie jak on tam sieczkę robi. Mimo, że wszyscy przeciwko niemu są, nie? Po tym rozkazie. Na wprost jest sterowanie ręczne. Musisz je uruchomić, jeśli mamy uciec. Tak, mistrzu. Dopadliśmy do pola. Prześlijcie wsparcie. Czarodziej jest za tymi drzwiami? Tak, ale raczej przez nie nie przejdzie. A, tutaj dobra. Zajmie mu o wiele za dużo czasu. Poczekajmy tu, aż będzie otoczony. Co to za dźwięk? Szykuj się! Chodź, badawanie! Musimy uciekać! Bałem się, że zobaczę zupełnie inny widok, patrząc ilu tam było żołnierzy. Ale sobie radzi. O, fuck. Blokada drzwi! O, fuck. Mistrzu! No to już wszystko jest jasne, co się stało z mistrzem. Można tego się było oczywiście domyślić, natomiast teraz mamy potwierdzenie, nie? Gdzie my jesteśmy? Padawanie! Nadeszła pora na szkolenie! Jest i nasz mistrz. Chcę mam z nim walczyć? Chyba jakieś tylko... To przez ciebie zginąłem! No, tak myślałem, to jest jakiś koszmar, to się nie dzieje naprawdę. Brak ci dyscypliny! Jak nas? Tak. Masz moją krew na rękach, uczniu. Jesteś porażką, biernotą, zdrajcą! On by tak w życiu nie powiedział. Nie jesteś Jedi! Nie! Ale to tylko pokazuje, co on musiał wtedy czuć. Jakie myśli gdzieś tam ciągle krążą mu po głowie. Bo w sumie, gdyby faktycznie ten miecz mu wtedy nie uciekł, to wszystko mogłoby się rozegrać zupełnie inaczej. Sprawdźmy, czy my tutaj możemy teraz przejść. Niestety nie. Zepsuty. Strzaskany kryształ. Bezużyteczny. My nie możemy teraz nic zrobić, skoro mamy zepsuty miecz świetlny.
Ale czy pozwolą nam stąd wyjść w ogóle? Dzięki. Lepiej spadajmy. Nie umiem tego wyjaśnić. Chyba nawet tego nie rozumiem. Nie udało ci się? Ostrzegałem cię. Daj mi spokój. Dać ci spokój? Wydać na pastwę tego groźnego miejsca. Nigdy. Dobra, starczy już tego. Kim ty jesteś? Taron Malikos. Były Jedi. Tak jak ty. Mamy z sobą wiele wspólnego. Wątpię w to. Tak? Przetrwaliśmy czystkę. Moi ludzie mnie zdradzili. Byłem zmuszony ich zabić i uciekłem. W to. Odludne miejsce. Tutejszy mrok. Niemal mnie pożarł. Ale pokonałem go. Przewodzisz braciom nocy. Tak. O. Te dzikusy szanują tylko siłę. A obaj wiemy, że moc to nasz potężny sprzymierzeniec. Nie. Używasz mocy, by zdobyć władzę. To wbrew wartościom Jedi. To są mroczne czasy. One nas pochłoną, jeśli nie staniemy ramię w ramię. Nie potrzebuję cię. Ale twój miecz świetlny mówi coś innego. Ujrzałeś tam coś, prawda? Coś strasznego. Jest wiele takich miejsc na Datomirze. Dołącz do mnie, a nauczę cię kontroli nad tą siłą. Dołącz do mnie, a nauczę cię kontroli nad tą siłą. Znajome słowa, Malikosie. Siostra Merin, mogłabyś się nie wtrącać? Od tylu lat mówiłeś, że Jedi stoją za masakrą, w której zginęły moje siostry. Oto jeden z nich. A ty chcesz, żeby do ciebie dołączył. Musisz się z tym pogodzić. Jesteś zbyt słaba, mała wiedźmo. Słaba. Oszalałeś, Malikosie. Datomira cię zmieniła. A dzięki mojej lojalności udało ci się zawładnąć braćmi nocy. Nie jestem jak Jedi. Siostry nocy z Datomiry nie zdradzają swoich. Nasza więź jest wieczna. Twoje siostry nie żyją. Tak. Otaczają cię ich groby. Niedobrze. Jesteś głupia! Tej magii nie da się kontrolować! Obaj się nauczycie. Kiedy walczysz z jedną siostrą z Datomiry, walczysz ze wszystkimi! Kurde, ale ich tutaj jest, a my nie mamy miecza! Czekaj! O nie! Ja stąd spadam, nie mam w ogóle możliwości walki z nimi, ewentualnie tylko moce. Dobrze, że wiem, którędy wiedzie droga powrotna. Tutaj, jak pamiętacie, rozpoczynaliśmy odcinek. Dobra, spadamy stąd. Cir! Cir! Nie Gris, odpala modliszkę! Co tam coś dzieje? Mamy jeszcze? Siostra nocy! Wskrzesiła martwych! Gonią mnie!
Hola, hola! Prowadzi ci tutaj? Kapitanie, szykuj się do startu! Dobra, panie, ja wam podziękuję. Ja wiem, że wam chłopa brakuje po takim czasie długim, spędzonym w samotności, ale... Ja wolę samotność, zdecydowanie wolę samotność. Nie, ale mnie gonią, kurde! Prawie mnie złapały. Dobra. Uff, jesteśmy na modlitwce. Spadamy stąd. Jakie dzikuski, patrzcie tam, co one robią tutaj. Coś ty zrobił, martwe wiedźmy pełzają mi po stopie. Leć już. Leć. Leć, przy większych prędkościach odpadną same. Co się stało? Co z grobowcem? Miecz twojego mistrza. Widziałem. Mistrza Topol. Widziałem, jak zginął. Wszystko moja wina. Karl. Wszystko przypadło. Nie ocaliłem go. Karl, byłeś tylko dzieckiem. Nie. Nie, wiem, że mogłem mu pomóc, gdybym był silniejszy, odważniejszy, gdybym go wtedy słuchał. Mogłem mu pomóc. Wiem to. Karl, czas bym powiedziała ci, co się ze mną działo, kiedy uciekłam Imperium. Przyprowadzili mi Trillę. Gdy spojrzałam jej w oczy, zrozumiałam, co uczyniłam. Była inkwizytorką. Coś we mnie umarło. Straciłam kontrolę. Sięgnęłam ku ciemnej stronie. Zabiłam wszystkich. Co do ostatniego. Z wyjątkiem niej. Przez lata... Nie mogłam sobie wybaczyć. Byłam wrakiem. Miałam w sobie wściekłość. Próbowałam ją zdusić, ale nie mogłam uciec przed sobą. I chciałam już tylko umrzeć. Ale dowiedziałam się o Holokronie. Iskrze nadziei, że jest jakaś przyszłość. Że to wcale nie koniec. Wstawaj. Ja nie zmienię swoich czynów, tak jak ty nie uratujesz swego mistrza. To już przeszłość, ale musisz postanowić iść dalej. Jak? Zaczniesz od tego. Zbudujesz teraz nowy. Karl, czeka cię próba. Wiem. W porządku. Ale nie tylko tutaj. Każdego Jedi kusi ciemna strona. I bardzo łatwo jej ulec. Cały czas się z nią zmagasz. Nawet po tym, jak odcięłaś się od mocy. To nigdy się nie kończy. I to właśnie ta próba. Ta walka stanowi istotę tego, kim jesteśmy.
takim razie pora dowiedzieć się, kim jestem. Czyli jak widzicie, pewien rozdział w życiu Kala czas zakończyć, tak jak ten dzisiejszy odcinek. Sporo się działo, bardzo dużo cutscenek się nam pojawiło, ale też wielu rzeczy ciekawych się naprawdę dowiedzieliśmy. Mądre słowa usłyszeliśmy od koleżanki i mam nadzieję, że będą naszym takim motywem przewodnim w kolejnych misjach, na które ja was z tego miejsca serdecznie zapraszam. Pierwszy nasz cel to oczywiście naprawić nasz miecz świetlny. To pewnie zrobimy sobie właśnie w kolejnym odcinku i cieszę się, że mamy jakiś tymczasowy właśnie do walki z przeciwnikami, bo bez niego widzieliście, jak było wcześniej nam trudno z przeciwnikami. Tak więc dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i niech moc będzie z wami.